Witam Was widzę w dzisiejszym filmie. Jesteśmy dzisiaj w Gliwicach. Dawno nie było Gliwic. I mamy wjazd opóźnionego pociągu Intercity Osterwa z stacji Szczecin Główny do Krakowa, ale również wjazd jest zapowiedziany, że zaraz wjedzie. Więc widzowie, czekamy na Osterwę, ja już widziałem. I już jedzie zwykła siódemeczka z Osterwą. Nie ma rady Tarsika, ale i tak Osterwa. Fajnie, że wjeżdża. Może ją nagrałem, bo nie miałem w ogóle nagrywać Osterwa ani Piasta. Miałem od Hetmana nagrywać, który jest o 13.16, jest 12.37 plus on ma 5 minut, aha, więc trochę jest, pewnie jest 40 po. I mamy wjazd pociągu Intercity Osterwa EP07388. Głównego i dzisiaj pierwszy taki historyczny rzecz, że będzie zmontowany film, jakby, że nie będziecie oglądać mojego gadania, ale teraz czekam na Piasta jeszcze. My jeszcze czekamy na Piasta, widzowie, i pewnie zrobię jakieś cięcie, bo więcej chyba, nie, jeszcze nie, bo wtedy jeszcze jakieś składy będą, a my czekamy na odjazd Intercity Osterwa z EP07388, zakład centralny, mruczy sobie, siódemka ma zielone światełeczko i może odjeżdżać. Mamy 2 minuty opóźnienia pociągu S1, chyba to kato, co to nie widzicie, a ja idę na spacerek. Dużo Osterwa dzisiaj, 5 minutek. Jak na ten skład, to chyba dobry wynik. Dobra, idę nagrać jego odcinek. EP07388. I Osterwa odjeżdża z Livi. Ze Szczecina Głównego do Krakowa. Piasta, którego już widzę i chyba przyjdziemy zaraz nagrać odjazd, albo jeszcze raz jeden nagrał odjazd, ale to po cięciu myślisz. Chyba widzę pierwsze cięcie, jakby powiedzmy tak, że to już sosna jest już trochę, tak można powiedzieć. No po prostu będę wklejał to w sumie, jakby z siebie te filmiki po kolei, więc nie wiem, czy to można nazwać się montowaniem, tak szczerze. A na Piaście jest dzisiaj chyba dziewiątka. Dziewiąteczka jest na Piaście. Na pewno nie Rarytas. To widać. Mam zapowiedź, mamy. Posłuchajmy. O, tu stoi. I mamy EP09 na Piaście. Odjedzie S1 do Katowic, a my mamy wjazd Piasta z Krakowa do Gdyni bez opóźnienia. Piast wjeżdża. Tutaj mamy Świętą Katarzynę, a Intercity Piast dzisiaj prowadzi EP09023. Więc sobotnie nagrywki, widzowie. Dzisiaj są 25 lutego. I Piasta! Krakowa do Gdyni, Intercity Piasta. A teraz, widzowie, przechodzimy magicznie na drugi peron. I widzowie, jesteśmy na peronie numer 3. I tu stoi Piast, który zaraz odjedzie z 09.
wiecie, w międzyczasie pociąg Regio zjedzie, że na Koźle. Zaraz zobaczymy sobie. A tu mamy jazda z dziewiątką. Bardzo ładną dziewiątką. Nawet powiem tak, z tą Częstochową na kolejnym peronie. Jedzie pociąg z Częstochowy. Jadę tu Gliwice, których dawno nie było na tym kanale. A tu Intercity. Jazd do Gdyni z Krakowa. Odjeżdża z Gliwic. Zakład centralny obok miasta. Ale ściepę, kolanie poleciało. Widzę mnie od lokomotywy EP09 023. Intercity Piast z Krakowa do Gdyni odjeżdża bez opóźnienia. Pojechał z pociągu z Gdynia. Regio z Kędzierzyna na Koźle zaraz wjedzie i teraz nie wiem, czy to 3 minutki chcę wam nie porywać. No wjedzie tutaj. Opóźniony chyba jest 5 minut. Tak, skręcisz na Koźle skład, chyba opóźniony jest 5 minut. Dobra, co dobra, wam nagram wjazd po prostu, no więc to zaraz. Widzowie, ja już widzę, co jedzie na tym składzie, skręcisz na Koźle i jestem bardzo zadowolony, bo patrzcie, co tam jedzie. Kibelek klasyczny. Widzowie, skręcisz na Koźle w malowaniach po Regio, więc widzę długo jakoś... Widzę, nie było tego cięcia, można powiedzieć, tak będę to nazywała. A my posłuchajmy zapowiedzi głosowej. Kończy bieg. O. A my mamy wjazd z kibelka klasycznego. Piękny. Widzowie. Najlepiej w malowaniach po Regio, bo są turbo kibele chyba. No, turbo kibel to wiem, że jest. A my patrzcie, co tu jedzie, widzowie. Pięknie, cieszę się. O, to chyba rzadki widok w Gliwicach, tak naprawdę. Chyba, że kibel klasyczny. Patrzcie, aż piękny kibelek. Pociąg Regio z Kędzierzyna na Koźle. Kończy bieg. Ło, widzowie, ale bo kiedyś został tych graficiarzy jako za swój cel. Piękny kibel. Widzowie, a my czekamy na pociąg z Częstochowy i Bytomia. O, ja widzę, jak wjeżdża pociąg z Bytomia tam. To jest elf drugi, widzowie. Pociąg z Bytomia. No, jako elf drugi wjeżdża do Gliwic. A czy Gliwice, Gliwice tam widać? Ciekawe, czy przejdzie na jakiś skład na przykład. Może do Opola jechać, o, na przykład. A tam mamy elfa z Bytomia. A byłam przed chwilą zapowiedzieć, że wiecie, pociąg z Częstochowy. Więc po prostu, widzowie, poczekamy chwileczkę. A my się przyjrzyjmy temu kibelkowi. Piękny kibelek. O, ja tam widzę już, widzowie, pociąg osobowy z Częstochowy. Piękny kibel. Robię to na miniaturkę, widzowie. To musi być miniaturka tego filmu. Nie no, zależy, może będzie realny czas, to wtedy. No. Piękny kibel. A mamy zapowiedź i wjazd pociągu S1. Do Kędzierzyna. Posłuchajmy, o której odjeżdża, a my mamy wjazd pociągu Szczęsowy. Więc osobno zaczęło go nagrywać dwie osoby. Jakby no, lub zdjęcia robić. A tu mamy elfa z Bytomia, który skończył bieg. A my mamy wjazd pociągu z Częstochowy. To jest elf pierwszy. I ten skład przejdzie na pociąg osobowy ze stacji Gliwice do stacji Częstochowa najprawdopodobniej. Ale zobaczymy. I elf zmierza do Gliwic. I to też bardzo ładne na miniaturkę by to się nadawało.
Czekajcie. Może nawet pójdzie to na miniaturkę. Ja nie wiem, coś sobie wybiorę. EM76005. A! Pociąg kończy bieg, a my się widzimy już w 13 składach. Widzowie, mamy przelot towarówki. Chwilę po tym, jak skończyłem, widzowie, nagrywać. Mamy podwójny skład towarowy. Dziś boję, że ten film może mieć godzinę, widzowie, ale to dla was chyba fajnie nawet, widzowie. Nie wiem, zaraz już składów nie będzie tak dużo. EU07 to jest 160, a drugi to EU07-199, a tu z tlera Kibelu. Z węglarkami. Węglarki z składem. No, węgiel jest. Ale mam zapowiedź, posłuchajcie. Zobaczycie, jak to wyszło. Nie wiem nagrywać go jako pierwszego w ogóle, bo nie miałem piasta o sterwy nagrywać, ale wcześniej byłem, no i fajnie. I towarówka, widzowie, przejechała koło stacji Gliwice. Widzimy się kolejny raz. Muszę wam z tyle to mówię. Jakby muszę się jeszcze tutaj przyzwyczaić do tego, że będę to montował. No, wiedziałem, to klej. Mamy sygnał odjazdu i zaraz pociąg do Kędzierzyna Koźle odjedzie z kibelkiem klasycznym i odjeżdża tu kibel. Do Kędzierzyna Koźle pociąg Regio, a my mamy kolejną towarówkę, bo już widzę. Kibelek odjeżdża, a tu patrzcie co jedzie, sam nie wiem. Więc mamy, czy to jest lokomotywa Jamnik, widzowie? Moja lokomotywa, chyba. Nie wiem, to jakby nie mam pojęcia, czy to jest moja lokomotywa, widzowie. Jamnik, bo nie znam się na tym, powiem szczerze. Akurat na PKP Cargo. Ale mi się ta lokomotywa. ET41-168 i ET41-168. A i B, bo... To są również węgiel, chyba. Kolejny skład towarowy dzisiaj już widzowie. To są Jamnik, nie wiem. Może się mylę, widzowie, a może mam rację. Drugi skład towarowy PKP Cargo. Piękny stukot kół. Czekamy na Hetmana lub chyba ten pociąg jest jeden szybciej. Jeszcze odjedzie? Ale nie wiem co. No, no, nie wiem jak to mówić, że kolejna część. Jakby nie, bo widzowie, no po prostu... Dobra, nieważne, widzę, do zaraz. Jakby, dobra, widzę, nieważne. I mamy wjazd z pociągu S1 z Katowic do Gliwic. I to impuls. Chwilę przerwy było na toalety, dlatego nie nagrałem odjazdu S1 Częstochowy, ale no i tak, widzowie, fajnie, że impulsa złapałem. 36 w A024, potem kolej śląskich S1, bo Gliwic skończył bieg. Chyba będzie zjeżdżał na manewr, więc pewnie to mamy, ale nie wiem. Widzowie, zaraz wiecie, Hetman ma opóźnienie niby 5 minut, już miał być, to pewnie ma 3, bo już jest zapowiedź. I nagle się, widzowie, rozpadało troszeczkę, no nie wiem, czy tak troszeczkę się rozpadało. Więc my już czekamy na Hetmana. Patrzcie, ty tam... Słuchaj!
Słuchajcie tego. Widzicie? Patrzcie, jak pada, widzowie. No widzicie, możecie tutaj widzieć. No pada, widzowie, deszcz. No patrzcie, tutaj. I mam to powiedzieć chyba, że odjedzie ten impuls, bo jednak jedzie do końca. A patrzcie. Do stacji Katowice. Więc hetman zaraz wjedzie. Będę go stąd wypatrywał. Mogę jeszcze sobie nie włączać nagrywania, bo zaraz nim wjedzie hetman, to troszkę pewnie minie, ale o, wybaczycie mi to. Więc widzę, hetman ma niby opóźnienie 5 minut, a już jakby pewnie ma 4-3. No to już mogę pisać 4, a nie. No. Tak się w sumie pisze. Ale patrzcie, jak nagle się rozpadało, widzowie. I się zimniej nagle zrobiło, ale widzowie, ja dalej. No i patrzcie, jak... Posłuchajcie, chwilę ciszy. No i niestety się rozpadało. O, i mamy gwizdki i impuls, deszczowy dzień, bo tak chyba trzeba go nazwać. No jakby, widzowie, zaraz impuls odjedzie. Więc nagram odjazd impulsa. Ten skład, który przyjechał z Bytomia, dalej tam stoi i nie wiadomo, co tam robi. Patrzcie, jak tam pada. No tam jest aż biało. Widzowie. Ostro, ostro. Jak to dobrze, że jest dach, widzowie. O, i odjeżdża impuls. Jego pociąg S1 do Katowic. Z Gliwic. Impulsik pojechał sobie. A my czekamy na pociąg Intercity Hetman. Widać to, no widać, widzowie, no, że leje mocno. I to leci na mnie jeszcze. Trzeba być odwrócony, żeby telefon mnie zobaczył i żeby mógł nagrywać. Co tam impuls pojechał sobie. Cyk. A my wam wjazd zaraz Intercity Hetmana. Hetmanik, który jedzie z Chybyszerwa, Lublina Głównego do Wrocławia i Zielonej Góry. Rarytas mnie na nim ominął. Jakby nie, że ominął, że byłem na dworcu i tak, tylko po prostu miałem jednego dnia robić live'a, też miał być wtedy hetman i wtedy miał Rarytas, bo on miał wypadek w ogóle, jakby jakiś tam miał... aha, to było w poniedziałek, gdzie ten widzowie. Jechałem jednak do Sosnowca, no. Więc... no, i hetman jechał w Zabrzu. A zobaczmy, co będzie teraz na hetmanie. Ja czekam. Ja czekam. Nie widzicie jeszcze światła, to nie wiem, tylko trochę jakoś chyba mam źle ustawioną. Widzę, że to jest EB09, więc pierwszy krok do hetmana jest zrobiony, do rodzynka raczej. A drugi krok, to trzeba wiedzieć, jaki kolor ma mieć ta lokomotywa. I zobaczymy, czy będzie miała ten kolor, o którym ja mówię i chcemy. Oni chyba wszyscy, nie no, ja wiem, jest jedna osoba, która nie lubi tej lokomotywy. To jest 7 na hetmanie. To na Matejku trzeba liczyć. Nie, to jest 9 jednak, widzę. EB09 jest. Widzowie, na Intercity Hetman. Z Lublina i Chybyszerwa tam leje. A tu 9 wjeżdża. I ona jedzie do Wrocławia, a w Wrocławiu jedzie EB40 do Zielonej Góry. Hetman! Ja nie idę na deszcz. Posłuchajmy zapowiedzi. Sobie. Ja się boję iść tam na ten dół. Telefon i więcej. Intercity Hetman IC2700 Hetman Lublin Główny Zielona Góra Główna przez Gliwice, Opole, Wrocław Główny, Legnica, Żargań i Żalki. Bo SM42 jedzie od Wrocławia do Zielonej Góry Główny. Sobie? Więc ja tak nagram po prostu odjazd Intercity Hetman, ale chyba już nie pada, dobra, to idę.
lampa. Idę, dobra, idę odważnie, dobra, idę, mama. I teraz jest Giherman z EP09036. Idę na spacer z Hetmanem, który jedzie z Lublina do Zielonej Góry i z Krubiszerwa do Wrocławia. Intercity Hetman odjeżdża z Gliwic opóźnieniem około 5 minut wagon klasy połówkowej. I Hetman, następna stacja, Opole Główne od Hetmana. I na końcu mamy sobie wagon od TLK. Intercity Hetman pojechał. Zazwyczaj ja mówię, jakby się kończył film, tylko no, zaraz Matejko będzie. No. Intercity Matejko z Szczecina Głównego do Przemyśla Głównego melduje się w Gliwicach bez opóźnienia. Już powinien wjeżdżać tu na perony, bo już go widziałem. Jest światła już. Widzowie Intercity Matejko. Widzowie, na którym zapałem w Katowicach żółte czoło. Ale na nic dzisiaj nawet nie liczę i nawet nie było to, bo to jest zwykła siódemeczka. Widzowie, to jest najprawdopodobniej zwykła siódemka. No i dobrze, myślę. Widzowie, Intercity Matejko ze Szczecina Głównego do Przemyśla Głównego melduje się w Gliwicach. I to jest EU07244. Intercity Matejko ze Szczecina do Przemyśla Głównego jeszcze przedłuża ten zahamowanie. Matejko Intercity 8304. Matejko. I już chyba sprężarka została wyłączona. O, pada, więc nie pójdziemy sobie dalej, bo pada. Ale mam pomysł, jak go nagrać. Tak, widzowie. Nagram Matejka. Ale nie, dobra, nie roztopię się. Nie, no widzę, że tak trzymać sobie, żeby nie zawało telefonu, widzowie. Pada mocno. Widzowie, co już sobie widzieliście. Intercity Matejko z EU07244. Widzowie, nie wiem, czy to nie był głupi pomysł, co wejść, tak, to był głupi pomysł. Widzowie, to był bardzo głupi pomysł chyba. A nie zapowiedź, posłuchajmy, o! Tu śnieg pada na mnie. Widzę, ja wolę iść chyba pod tą, widzowie, dach i widzowie nagrać pociąg towarowy, który przejedzie po torze trzeci, po torze siódmym przy bronie trzecim. Widzowie, czekajcie, muszę wyłączyć nagrywanie i włączyć, bo widzowie, muszę wyczyścić telefon. I widzowie, chwilę jakby takiej przerwy na wyczyszczenie telefonu. Mamy już gwizdki od załogi konduktorskiej. Intercity Matejko z EU07244 odjeżdża z Gliwic i zaraz po to, że siódmym przy bronie trzecim przejedzie pociąg już kolejny w dniu dzisiejszym towarowy. Intercity Matejko linii Szczecin Główny Przemyśl. Wagony klasy drugiej. Intercity Matejko do Przemyśla odjeżdża z... Jest jeszcze długa trasa przed tym składem. Jest bardzo długa trasa. A my czekamy na towar. O, mamy już podany przelot, widzowie, nawet. Mamy sygnał, że może jechać. Więc mamy podany przelot. A tutaj pociąg z From Częstochowa jedzie tutaj, więc sobie zostaniemy.
a również będziemy mieli przelot pociągu towarowego. O, ja już tam widzę światła. I to jest Vectron lub Trax. To jest chyba Trax. Najprawdopodobniej. Dlaczego tak najprawdopodobniej widzę? Nie wiem. No, ale to jest chyba Trax, tak widzę. To jest Trax lub Vectron, zaraz zobaczymy, ale to jest Trax. Mi się wydaje. Więc tam bardzo też widzę lokomotywy jakieś tam. No, widzę. Jakieś tam wagony widzę towarowe. A my mamy przelot Traxa DB. No dlaczego? Widzę. No, przelot Traxa będziemy mieli. Matejko już pojechał, a Trax już zmierza na stację Gliwice, aby... Czekajcie, tutaj zobaczę dobrze, czy to jest Vectron czy Trax. Teraz mi akurat to się zakryło, ale... No zaraz się dowiemy, bo teraz mam wątpliwości, czy to jest Trax RP1. Tak, to jest Trax chyba... Mieć trans najprawdopodobniej. Zobie. Chyba. Zobie. O, mamy Częstochowa 14-11, więc podstawi się skład do Częstochowy również nam. A mamy zapowiedź, posłuchajmy. O, i flirt się podstawia tam. Do stacji Częstochowa podstawia się. A tu to nie jest Trax ani Vectron, to jest... Nie wiem, co to jest. Nie znam. Nie, to jest Trax chyba. Chyba to jest Trax, nie wiem. Nie znam się na tym. To jest Trax! I patrzcie, jak to złapałem. Ale złapałem to. Pięknie to złapałem, widzowie. Te składy. Skoro. Jedzie. Wyrcie. Zatrzymał, a towar robi dalej przelot. No. Bardzo długi towar, bardzo długa towarówka. I on na pewno przedstawi mniej, bo on zjeżdża na tory bardziej do Bytomia, jakby, no. A tutaj flirt kolei śląskich, do którego sobie wejdę, zobaczmy, jak wygląda flirt, w sumie widzowie. Można wejść chyba? Ej, na razie nie wchodzę nawet, widzowie. No zaraz wyjdzie pociąg S1 Częstochowy, więc o, zaraz. I wjeżdża pociąg osobowy z Częstochowy do Gliwic, który kończy bieg tutaj. I ciekawe, czy przejdzie na skład do Częstochowy lub Katowic, ale wątpię, bo tu stoi skład do Częstochowy, flirt EM75002B. Więc wątpię, aby ten, jakby ten elf, bo to już jest elf pierwszy, po prostu pewnie zjeżdżać będzie na manewry. Elf pierwszy, który przyjechał z Częstochowy. Pociąg osobowy S1 ze stacji Częstochowa przez do stacji Gliwice. A tu słyszymy... No, widzowie. I to jest EM76007A. Elf pierwszy, pociąg osobowy ze stacji Częstochowa w ostatni Gliwice kończy bieg i widzowie, to by było na tyle w tym filmie. Już nie czekamy, bo jest przezimno, pada deszcz co chwilę, teraz akurat przestał, więc widzowie, to było na tyle. Wystarczy na odcinku dzisiaj, mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Zostawcie subskrypcję i lajka i widzimy się w następnych filmach. Cześć!